Hej kochani, witajcie na kanale Kocham Zabawki. A dzisiaj w roli głównej Enchantimals, Lorna oraz Karina. Ciekawe, co dziewczęta porabiają na tym domku, który znajduje się na drzewku. Być może Lorny i Kariny, małe przyjaciele, zrobią psikusa i gdzieś się ukryją. Co za tym idzie, dziewczęta będą się martwiły o swoje pupile. Ale nic więcej Wam nie zdradzę, więc jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was do obejrzenia filmiku. Hej kochana, co tam? Słuchaj, może masz ochotę przejść się na spacerek? Zobacz, jesteśmy w samym lesie. O, no hej, hej, no właśnie, wiesz co, bo ja nigdy nie miałam okazji spacerować po lesie. Bardzo chętnie bym się z Tobą wybrała. No ale słuchaj, nie poczekamy na Lornę i Karinę? Nie ma sensu, słuchaj, nie będziemy im przeszkadzały. One niech się zajmują sobą, a my pójdziemy sobie na spacerek. A, no w sumie masz rację, chociaż... Być może Karina i Lorna będą się o nas martwiły. No a nie wiemy, jak się z nimi skontaktować, więc może lepiej powiedzmy im, że idziemy. Nie no, co ty? Ja ci mówię, że nic się nie stanie. Spokojnie. Chodź, chodź, ja ci mówię, o nic się nie martw. Na pewno nic się nie stanie. A, zobacz, mamy tutaj jakiś pomost. Chyba musimy po nim przejść. O, pomost? Ojej, ja się boję wysokości, ja mam lęk wysokości. Nie wiem, czy dam sobie radę. Hej, popatrz, to nie jest wcale takie trudne. Chodź, chodź, nie ma się czego bać. Zobacz, ja już prawie przeszłam, a ty? No chodź, nie bój się. Dobrze, spróbuję przejść, chociaż nie ukrywam, że się bardzo boję, bo mam lęk wysokości. O, nie patrzę, nie patrzę, gdzie idę, muszę przejść szybko. Popatrz tylko, ile tutaj jest przeróżnych, fajnych drzew. Wszystkie są takie ładne i wysokie. Iglaste, liściaste, a zobacz, ściółka również na dole leży. A jak się fajnie po niej stąpa. Cóż za fantastyczna przygoda. Jest fajnie, ale ja to wciąż się obawiam, że Lorna i Karina będą nas szukały, wiesz? No, nie powiedziałyśmy im, gdzie idziemy. Mam nadzieję, że się nie będą martwiły. Cześć, Karina! Ale fajnie, że mogłyśmy się w końcu spotkać! Super! Wiesz co? Ten zaczarowany las jest fantastyczny! Świetny pomysł miałaś z tym, aby wynająć ten domek na drzewie, wiesz? Naprawdę super! A, dziękuję, dziękuję. Też tak myślę, wiesz, bardzo mi się tutaj podoba. Jest świetnie, świeże powietrze, wszędzie drzewa, las. Naprawdę super. Karina, a czy widziałaś gdzieś naszych pupili? Tak się rozglądam na prawo i lewo i nigdzie ich nie widzę. A przecież, przecież Larm przyszedł ze mną. Ciekawe, gdzie oni się podzieli. Nie mam żadnego pomysłu. Wiesz co? Być może poszli do domku. To może chodź, pójdziemy zobaczyć. Może piją sobie tam herbatkę, a my się niepotrzebnie martwimy. Ojejku, Lamont, czy ty to słyszałaś? Jezu, co to są za odgłosy? Nie wiem, nie wiem, ale bardzo się boję. Bardzo, bardzo, bardzo się boję. O, nie, 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 tylko spokojnie, chodź, musimy wrócić do domku. Czy pamiętasz drogę? Ja akurat nie pamiętam drogi powrotnej do domu. I co teraz? I co teraz? O, znowu te odgłosy. O, uciekajmy! Ojej, ej, ale co to za krzyki? Nigdzie w domu nie ma naszych kochanych dziewczynek, ale... Czy ty słyszysz te krzyki? Chyba ktoś krzyczy z lasu. Ha, słyszałaś? Słyszałaś? Czy tylko ja to słyszę? To faktycznie są jakieś krzyki. Mam nadzieję, że Lamie i Korali nic się nie stało. Hej, 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 witajcie. A co wy, kochani przyjaciele, robicie w naszym zaczarowanym lasku? O, ojejku, ja się boję ciebie, idź sobie stąd. Hej, a dlaczego ty się mnie boisz? Ja jestem przecież bardzo przyjaznym misiem. O, naprawdę? To super, bo my się przestraszyłyśmy trochę tych krzyków. Przeraźliwie krzyczały. A, no wiem, bo misie mają taki głos. Ale tak naprawdę jestem bardzo przyjazny i lubię się bawić, więc może mogę się z wami pobawić? W sumie czemu nie? Pewnie. Uff. Kamień serca, czyli jednak to nie jest groźne zwierzątko. Lamo, koalo, gdzie
jesteście? Lamo, Kolo, no gdzie jesteście? Ej, tutaj jesteśmy. Dlaczego tak krzyczycie? Ojejku, martwiłyśmy się przez cały dzień o Was. Poszłyście sobie bez pytania. No właśnie, tak nie wolno robić. Bez pytania nie możecie nigdzie wychodzić. Przecież wystarczyło powiedzieć, że idziecie do lasu, a my się martwiłyśmy bardzo o Was. O, macie rację. W ogóle to Koala mówiła mi, żebyśmy powiedziały, ale ja stwierdziłam, że nie trzeba, przecież bo idziemy tylko na chwilę. Teraz już wiem, że źle zrobiłam. Obiecuję, że to się więcej nie zdarzy. Obiecuję. Dobrze. Najważniejsze, że nic takiego Wam się nie stało, ale powiedzcie nam, co to były za odgłosy. Takie przeraźliwe dobiegały z lasu, dlatego tak się zmartwiłam. No właśnie, to było takie jakieś takie jeszcze gorsze. Co to było? Czy widziałyście to przeraźliwe zwierzątko? A to był tylko taki mały, złodziutki niedźwiadek. Naprawdę niegroźny. Okazał się bardzo miłym miciem. Bawiliśmy się dzisiaj, wiecie? Tak naprawdę leśne zwierzęta wcale nie są straszne ani groźne. Dobrze, więc teraz, jeśli Wy już poznałyście las, poprowadźcie nas po nim. My się same nie odważymy iść, ale jeśli Wy już cały las zwiedziłyście, więc z Wami pójdziemy. Jeśli podobał Wam się filmik, kliknijcie lajka, czyli łapkę w górę. Dokładnie tak, mile widziane są również komentarze. Możecie wpisywać, jakie bajki chcielibyście obejrzeć. Zasubskrybujcie również kanał Kocham Zabawki. Wtedy będziecie dowiadywali się na bieżąco o wszystkich nowościach, jakie tam się pojawiają. Serdecznie Was pozdrawiamy! Enchantimals!